Stycznia 2013 roku mieszkańcy Tallina jako pierwsi na świecie podróżują za darmo. W 400-tysięcznej stolicy Estonii przejazd autobusem czy tramwajem jest bezpłatny. Zadecydowali o tym mieszkańcy w referendum. Ma to pomóc w szukaniu pracy bezrobotnym, których w małej Estonii nie brakuje, oraz rozwiązać problemy komunikacyjne w stolicy. Wspaniale! Jako mieszkaniec Tallina jestem zachwycony. Wszystkie duże miasta na świecie chcą ograniczyć ilość samochodów w centrum. Te, które zbudowały nowe drogi, robią płatne parkingi. My chcemy spróbować rozwiązać ten problem poprzez bezpłatną komunikację. Także w Polsce gminy starają się pomóc mieszkańcom. Nie tak dawno było głośno o dofinansowaniu zabiegu in vitro dla mieszkańców Częstochowy. Do każdego zabiegu magistrat miał dopłacać około 3000 zł. Przeciwko byli prawicowi radni, którzy krytykują w ten sposób władze miasta. Toruń wprowadził udogodnienia dla rodzin wielodzietnych. Z kartą Duża Rodzina można za połowę ceny kupić bilet na komunikację miejską albo do muzeum. Coraz częściej gminy fundują swoim mieszkańcom darmowy dostęp do internetu, jak na przykład w Gogolinie. Na Podkarpaciu za to rozdawano komputery dla najuboższych rodzin. Nie tylko komputery za darmo, ale również przedszkola za darmo. Cała masa różnych udogodnień. Jak widać, są takie miejsca w Polsce i na całej ziemi również, które za wszelką cenę chcą uzyskać nowych mieszkańców. No i tutaj, w których się żyje lepiej. Do tej pory Polacy wyjeżdżali do Irlandii, do wielu innych krajów. Teraz okazuje się, że wcale nigdzie nie musimy wyjeżdżać. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Nie musimy wyjeżdżać, musimy się przenieść, ale te odległości nie muszą być aż takie gigantyczne. Wcale nie tak daleko, a z nami w studio nasi goście i eksperci. Pani Tamara Mytkowska, Urząd Miasta Regionowo. Pan Mateusz Globelny, artysta, ceramik i rzeźbiarz, który się przeprowadził z Wrocławia do Bolesławca. I nasz pan Piotr Roman, czyli prezydent Bolesławca. I to od razu pierwsze pytanie. Pani Tamaro, trzyma pani w rękach kartę, bardzo szczególny dokument. Cóż to jest? Jest to karta dużej rodziny, wprowadzona w tym roku w Legionowie dla rodzin z trogiem lub większą ilością dzieci. Mamy takie dwie karty. Karta 3+, uprawnia do zniżki 30% w przedszkolu, w żłobku. Karta 4+, 50% zniżkę daje. Oprócz zniżek w przedszkolu i żłobku oczywiście oferujemy też szereg innych udogodnień, na przykład zniżki 50% na zajęcia w ośrodku kultury, na zajęcia sportowe. Tutaj taką ciekawostką i naszym sukcesem jest zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców. Zanim jeszcze ruszyliśmy z kartą, już udało nam się podpisać porozumienia z 30 firmami w Legionowie, które oferują szereg zniżek od 5 do 50% dla rodzin wielodzietnych. To brzmi absolutnie tak do Legionowa. Panie Mateuszu, bo ja jestem wrocławianką. A pan uciekł z Wrocławia, które też jest bardzo wysoko na liście miejsc, gdzie żyje się dobrze. Chyba czwarte miejsce, prawda? Do Bolesławca. Znaczy, ja dostałem ofertę pracy w Bolesławcu. Tam pracuję w Międzynarodowym Centrum Ceramiki, więc względem zawodu. Od 7 lat współpracuję. No i chyba, prawda? To jest akurat naszego przemysłu, a tam moja praca leżą właśnie, które wykonuję na kole garcarskim w formach odlewniczych. I też buduję... Możemy to pokazać. Kole garcarskim w formach widzimy, tak? To jest to białe. Tak. Ja się zajmuję przede wszystkim wypalaniem, ceramiką wypalaną drewnem. Co jest unikatowe w kraju, bo bardzo mało osób się tym zajmuje, ceramiką wypalaną drewnem. A kontakt z Bolesławcem dostałem przez eventy, które się robią w czasie Bolesławca, święta ceramiki w Bolesławcu. I w tym momencie zawsze buduję bardzo duże piece opalane drewnem, gdzie demonstruję cały proces wypalania ceramiki. I po 3 lata temu dostałem propozycję pracy i obecnie pracuję właśnie w Bolesławcu. Jest to moja baza wypadowa na Europę i nawet w tamtym roku zostałem propozycję w Korei, byłem na święcie ceramiki właśnie w Korei. Jako wystawienie. Proszę jeszcze powiedzieć, czy rzeczywiście te działki i mieszkania są takie atrakcyjne, ceny w Bolesławcu? No, taniej się żyje niż we Wrocławiu na pewno. Też możliwość małego miasta, które jest na tyle... Ja tam bardzo szybko znajomych poznałem, bardzo szybko znalazłem sobie miejsca, gdzie można było pracować i można wykonywać dość duże, spektakularne eventy. Ale też jest to jest takie dosyć niezwykłe miejsce na ziemi.
właśnie Bolesławiec, dużo ludności napływowej, prawda? To są bardzo otwarci, ciepli ludzie. Tam jest trochę inaczej niż w innych regionach Polski, panie prezydencie. Ludzie musieli się nauczyć żyć ze sobą, bo wiem, po II wojnie światowej wymienił się cały skład miasta. Szanować odmienność. A w Bolesławcu jest jeszcze troszeczkę inaczej, bo oprócz ludzi, którzy przyjechali ze wschodu, ze wschodnich terenów Polski czy z centralnej, przyjechała też duża reemigracja z Jugosławii. Polaków, dawnych Galicjan, którzy poprzez Jugosławię, poprzez Bośnię Hercegowinę wrócili do Polski. Ale to jest taki rys historyczny. Proszę powiedzieć, jak pan to zrobił, że te ceny są takie atrakcyjne? Przede wszystkim prawa rynkowe. Duża podaż, bo trzeba było rzeczywiście uzbroić sporo działek. Działki dzisiaj 10-arowy, w pełni uzbrojona działka za 50 tysięcy złotych. To jest naprawdę duża okazja. Dzisiaj no dobrze, pan może to sprzedać... Ile? No, panie prezydencie, dokładnie. Chciałbym wybudować sobie dom. Ile? Tak. Kupujemy ile za działkę? Metr? Ile 50 złotych za metr. 50 zł za metr. Działka w pełni uzbrojona, 10 minut do centrum, pod z kartą lasem. Naszą, oczywiście 50% zniżki. Jeśli chodzi o kartę, to nie nazwaliśmy. Słuchaj, ale łączysz promocje, które się tak, nie łączą. Nie, ale my też stosujemy ulgi w stosunku do dzieci w przedszkolach. Zajęcia w ośrodku kultury są bezpłatne i tak dalej, i tak dalej. Świetnie, bezpłatny internet. Bo Poznań zrobił taką wielką akcję, prawda, że chciał zatrudnić i warszawiaków, i innych mieszkańców, billboardy, wydał na to masę pieniędzy. Znalazły się zaledwie dwie osoby. Jak wiele osób zainteresowanych jest? Już jest więcej. Ja staram się rozmawiać z ludźmi, którzy tak jak Mateusz i inne osoby, część z nich przyjeżdża skądś tam wcześniej żyjąc w innych miejscach, a część po prostu wraca. W tej chwili na przykład ściągam kolegę, który mieszkał w Rzymie i decyduje się jednak na powrót do Polski, mówi tylko w Bolesławcu, bo tu jest piękne miasto. Ale ile tych osób, tak mniej więcej? Ja nie wiem ile, to się dopiero zaczyna, ale ten powrót jest widoczny. Na przykład w Urzędzie Stanu Cywilnego jest coraz więcej osób, które decydują się jednak i pytają o to, czy dziecko dostanie się do przedszkola w Bolesławcu. Wszystkie dzieci dostają się do przedszkola. Dzieci się dostają do przedszkola, tak, to namawiamy wszystkich, żebyśmy się przenieśli albo do Legionowa, albo do Bolesławca.